Ja nie wiem, coraz bardziej nie wierzę, że mamy takie. Chociaż czasem jak patrzę na niektórych waszych wiadomości, to wydaje jednak mi się, że jest takiego. Są tacy ludzie w społeczeństwie, no. Wiesz może? Niemożliwe to jest. Nie wierzę. Przybijcie mnie gwoździami do ściany, nie uwierzę w to. Na którym kontynencie leży Argentyna? Ameryka Południowa. Argentyna leży w Ameryce Południowej. Mhm. Ale Argentyna to jest chyba kontynent. Nie, to jest. Nie? Nie, to jest kraj. A co, nie jest osobny kontynent? Argentyna to jest kontynent. Nie, no nie, no nie. Oni chyba, chyba Argentynę z Arktantydą, myślę. Nie, no nie wiem. Ja nie wiem, coraz bardziej nie wierzę, że mamy takie. Chociaż kurwa czasem jak patrzę na niektórych waszych wiadomości, to wydaje jednak mi się, że jest takiego. Są tacy ludzie w społeczeństwie, no. Jesteś w klasie geograficznej, tak? No. To na jakim kontynencie leży Argentyna? Dobra, a na jakim kontynencie leży Australia? Na Australii. Australia to jest kontynent. A na jakim kontynencie leży Argentyna? No to Argentyna też to jest kontynent. Nie. Prosto Amerykę? Wschodnia czy zachodnia? Wschodnia. Argentyna jest nad Hiszpanią? I... Więc to jaki jest to kontynent? Jest to kontynent... Już nie mam bladego pojęcia, bo nie znam nazw kontynentów. Dobra, na jakim kontynencie leży Polska? Nie mam bladego pojęcia, nie znam nazw kontynentów. No kurde, no nie wiem. Nie, no nie, no. Są kontynenty. No, na przykład Australia, Afryka, Azja. Aha, w ten sposób. Dobra. Znasz kontynenty, czy tak, nie? Tak, teraz już znam, teraz już wiem, czym jest kontynent. Leży w Europie. Tak, czy znasz kontynent Europa? Tak. A Argentyna leży na jakim kontynencie? No w Europie. Afryka... Nie. Nie Afryka. Argentyna jest kontynentem? Nie. To jest kraj. Wiesz może? Niemożliwe to jest. Nie, jest. Nie wierzę. No kolega będzie przed chwilą... Przybijcie mnie gwoździami, kurwa, no właśnie, do ściany, no nie uwierzę w to. No ale... Upewniasz się. Upewniam no się, upewniam się. Jest to kontynent na nie literę uwierzę. A. Nie uwierzę. To jest kontynent na literę A. Australia. Nie, serio? Nie. No to jak sądzisz? Antarktyda. Ile to jest? 0,5 dodać... No, to wiemy, 1. 2/4. 2/4, no to jest 1. To jest 1/2 dodać 1/2. Tak, 0,5, bardzo dobrze. To jest 2/9. Na pewno? Na pewno. Piszesz w tym roku maturę z matmy? No tak. No pisać piszę, kurwa, to pisać każdy może pisać, ale czy zda to jest inna akurat kwestia. 0,5 plus 2/4. Ale że tak 2/4. A jakie powiedziałem? Ja myślałem, że 2,4 panu chodzi. To 1,5 wychodzi, tak? Nie. Nie? Nie. 2,5. 3,9? 2,9? 0,5 dodać 2/4. Tak 0,9. Jak to obliczyłeś? Zamieniłem sobie na ułamki. Aha. To... I była 1/2 plus 2/4, czyli 1/2 plus... O kurde, chyba zepsułem. To jest 3. Hmm? Nie, 2,9. Którą z tych książek napisał Mickiewicz? Krzyżacy czy też Kordian? Nie wiem. Żadną. Żadną, ja też powiedział żadną. Żadną, bardzo dobrze. A nie obie? Na pewno? Tak mi się wydaje. Kordian. Kordian bodajże? Nie, to krzyżak, Krzyżak. Tak. Krzyżacy. Kordian. Super ziomek. Na pewno? Tak. Kordian? Kordian. Kordian? Stasiu? Jak... Raczej Kordian. Kordian. To i to. To i to. Nikodemie, jak uważasz? To i to. Kordian. Kordian. Krzyżaków. Julio, jak sądzisz? A krzyżacy. Krzyżacy. Na pewno? Tak. Obie napisał. Kordian. Kordian. Krzyżacy. Kordian. Mateuszu, zgadzasz się? Kordian. Jeśli odwrócisz flagę Polski... Flaga Malty. Albo Singapuru. Otrzymasz flagę innego państwa europejskiego. A, no to europejskiego to Malty. Jego, którego? No to Indonezji plus jeszcze... Europejskiego. Albo Monako. Europejskiego. Dobra, pizda was. To będzie ten, Monako. Monako, tak. No, mówiłem Monako, kurwa, wy Malty pierdolicie. Nie Maroko. To nie jest też Bali, Jezus... No dobra, jakie Malta ma? Oj dobra, no pomyliło mi się. Oj dobra, no pomyliło mi się. Morda. Bali nie jest... Ale dobrze, chciałem, dobrze myślałem. Malty? Jestem na rozszerzonej geografii, ale nie wiem.
To był błąd, że się przyznałaś, ale dobrze. Azja Środkowa? Coś takiego? Państwo europejskie. No dobra, no, ja mówię. Jeśli ja pytam państwo europejskie. Z geografii, ale gdybyś tak powiedział Niemcy, to chyba lepsza odpowiedź. Matt Pablo, dzięki za suba, sprajma. Wiesz, o co chodzi? Azja Środkowa... Czechy. O, no okej, okay, ja jestem jakaś... Azja Środkowa to nie państwo, nie? Jedyny jaki kraj mi przychodzi to Finlandia, to raczej nie ten. Maroko? Nie. Macedonia? Macedonia. Ludzie Maroko z Monako sobie mylą. Z tego co pamiętam. O, widzicie? Ludzie też myślą Malta. Serbię, coś tam. Ale Malta jest najbardziej zbliżona z tych błędnych odpowiedzi do tego wszystkiego. Może. Malta. Tajwan, chyba? Tajwan. Jaj się, bracia i siostry. Przed nami Kuba będzie odpowiadał na pytania. Pytania różne, pytania ciekawe, pytania głupie. Niech się dzieje, wola nieba. Jak się mówi prawidłowo, Platon czy Pluton? No Pluton na pewno, a Platon to nie jest jakiś pierwiastek? Zależy, czy mowa o filozofie, czy... A, to chuj wam mowa o planecie. Dobra, a jak będzie nazywał się filozof na planecie? Morda! Platon na Plutonie. Platon czy Pluton? Pluton. Pluton. A Platon? Pewnie, nie wiem, jednostka czegoś? Jest to jednostka siły, mocy, prędkości, co byś powiedziała? Natężenie. Czy depresja to choroba? Jest chorobą psychiczną, ale jest chyba bardziej... No tak! To nie jest zaburzenie? Zaburzeniem psychicznym, tak bym powiedziała, prędzej niż chorobą psychiczną. Dobra. Powiedz mi, co to jest tarło? Tarło? No nie, jak to się mówi, no niezłe tarło się odbywało. Tarło to jest okres godowy. Kurwa... Jeleni. Tarło to jest są... to jest ok... Albo jakiś inny k***a dziwaków. Okres godowy ryb. Jak... Aha. Jest. Coś do tarcia. To jest tarka? No tak. Nie wiem, coś do ścierania ewentualnie? Do ścierania. No mi się z miastem kojarzy jakimś. A z czym się kojarzy? Żeby coś utrzeć. Co na przykład? Nie wiem, warzywa. To jest okres, w którym rozmrażają się jelenie bodajże. Kurwa, ale tarło... Która ryba jako pierwsza wynalazła tarło? Jak która ryba? Dorsz? Jakby... Co to k***a najniższy poziom w lasach, tam gdzie na przykład zwierzyna... Czy to tam gdzie jest mech? O, to masz na myśli? Nie, bo to ściółka będzie, to nie to... Pod ściółką? Jest tarło chyba, bo nie. Może coś do brania to było, nie wiem, w starożytności? Przeczytaj i przetłumacz, tutaj jest kilka słówek. Dobra, najpierw... Turki! Turcja. Turki, tak? Turki. Dobra. Jak powiesz, że... Fakt ktoś, że indyk to jest dobry debil. To ogólnie to jest, widzę, że tu chciałeś mnie złapać, bo to jest Turcja albo ogólnie indyk. Dobra, a jak robię indyk, trzeba to powiedzieć niestety. No, ale z dużej było opisane. Wtedy wszyscy to robili przez... O nie, bo z dużej było napisane, państwa się pisze z dużej. Ale jakie dźwięki wydaje indyk? Gul, gul, gul. No, taki to, black metalowy. To black metalowy, death metalowy bardziej. No, a taki normalny, wyluzowany, taki w twoim wieku. Coś takiego. Jakiś klucz pewnie. Indyk. Czy tak to jest indyk? Być to może. Ale litery. Ten. No właśnie, no i widzicie. Widzicie, trzeba sprawdzać też pisownię. Boże, ten, to co robi? Teraz mi wypadł indyk. Gulka? Dobra, a ty jakbyś to określił? Gulgocze. Dokładnie, za gulgocz. Glug, glug. Turkey to jest Turcja albo dobra kurczak. Dobra, a jak robi kurczak? Kwi, kwi. Głośniej, no, śmiało. Dobra, tak? Dobra, musisz poprawić faceta. No. Nie wiem, jak robi. Kwa, kwa, kwa. Kwa, kwa? A powiedz mi, czym jest mała fuga Bacha? Nie wiem, co to jest mała fuga Bacha. Co to k***a jest? Nigdy w życiu nie słyszałem o czymś takim. O kurczę, a fuga Bacha to ten... To jest utwór muzyczny, tak? Tak, bardzo dobrze. Ludzie nie słyszałem o czymś. To fuga w łazience, nie, także nie. Gratulacje. Ryba? Nie wiem, fuga mi się tak kojarzy. Jeszcze raz, jaka jest odpowiedź? Ryba. Jakieś wiadątko albo kubek? Nie. Dobrze, jaki kubek? Taki jakiś argentyński, dobrze, drewniany. Dobrze kojarzysz, dobra. Kubek fuga, argentyński. Tak? Kubek. Jaka jest korelacja między tymi dwiema rzeczami? Nie wiem, fugi to są przy kafelkach. O Jezu, to szczerze brzmi jak jakieś zwierzę. Jakie zwierzę? Jakiś płas, może? Może jakiś element instrumentu. Fuga jest na przykład w łazience, się fuguje płytki. Mała to mi się fuga z tym skojarzyło, ale... Szpuny tak gadają na narkotyki. Jakąś małą pracą? Mała praca, jaka praca? Krawiectwo może? Krawiectwo. Jeżeli wyjście z psem na spacer trwa średnio 30 minut. No. To ile czasu spędzisz na spacerach z psem w ciągu tygodnia?
wychodząc z nim 3 razy dziennie. 90 minut razy 7, 9 razy 7, 630, 6, 10 godzin i 30 minut. 30 minut, 3 razy dziennie, czyli 1,5 godziny dziennie, o, tak będzie lepiej. Razy 7, 3,5, 7, 10,5 godziny. Esz! Dobra. To będzie godzina 30. Esz. Ja bardzo szybko umiem akurat liczyć w głowie, więc zadania matematyczne jeszcze z takiej dziedziny są dla mnie bardzo łatwe. No co znaki zapytania? No 3 razy 30. Jeżeli 30 przez 3 razy dziennie wychodzicie po 30 minut, no to macie 90 minut i mnożycie to razy 7 dni w tygodniu. Więc 9 razy 7 to jest 63. Dodajecie sobie 0, bo jedno 0 sobie zostawiliście i dzielicie przez 60, bo tyle trwa godzina. Czyli macie... Po prostu kalkulację, tak? Godzin... nie, 6 godzin, nie. Genius, genius! No to co nam daje wtedy 14... A ile to 365 razy 100? Bardzo łatwe. 36 500. 15 godzin, czyli 17,5 godziny. Czym się różni psychiatra od psychoterapeuty? Psychiatra, no co k***a, czym się różni? Leczył inne jakieś pewnie... choroby, czy jakąś inną mają specyfikację swoją. Psychiatra to specjalizacja lekarska, a psychoterapeuta to jest najczęściej psycholog, który skończył potem specjalizację. Dobra, wie, takację psychoterapeutyczną. Dobrze. Chłop wcześniej indyka robił, a teraz nagle wie, co to jest psychoterapeuta i psychiatra. Leczą inne choroby, no co na pewno. A ty, to jakie choroby leczy psychoterapeuta, a jakie psychiatra? Psychiatra to takie poważniejsze, mi się wydaje. Możesz mnie tutaj sprostować, powiedz mi, czy psychiatra to to samo, co psycholog? Nie. Nie. A czy okulista to to samo, co okultysta? Nie. Jak to drugi miał? Psychoterapeuta. Może jakiś masaż czy coś? Jakiś masaż. Czym jest mania w chorobie afektywnej dwubiegunowej? Co?! To jest okres, w którym chory jest dużo bardziej pobudzony i zachowuje się w sposób bardzo taki afektywny. I często potem przychodzi okres depresji, w którym orientuje się, jakie rzeczy zrobił w czasie okresu manii i potem tego żałuje. Ja to mam, tak, ja głównie to mam. Żałuję, dobra. No to ja pozdrawiam mojego chłopaka, który siedzi centralnie. Myślałem, że powiem pozdrawiam mojego chłopaka, który ma dwubiegunowość. Nie, obok? W sensie po drugiej stronie. Nie tu. Siedzi na lewą stronę od strony kamery. Adamie, dzięki za poprowadzenie odcinka. A propos tematu depresji ze swojego stand-upu, co byś chciał powiedzieć? Jasne. Pamiętajcie, moi drodzy, że nie ma... Nie ma takiej siły, by nam palić zabronili.